katalizatory, które spowodowały eksplozję rozwoju sieci komputerowych. Profesor Evgeny Oczyn. Katalizatory, które spowodowały eksplozję rozwoju sieci komputerowych. Od czasów starożytnych do współczesności. Rok 1439, wydruki. Rok 1907, radio. Rok 1927, telewizja. Rok 1937, komputer. Rok 1957, satelita. Rok 1973, telefon przenośny. Rok 1989, internet. Rok 1997, sieci społeczne. Lata 2008-2009, internet, narodziny internetu rzeczy lub internetu przedmiotów. Po angielsku Internet of Things. Skrót IoT. I idziemy do naszych czasów. Cofnąć musimy się bowiem aż do roku 1623, kiedy wynalazek Wilhelma Sickharda prześcignął możliwości liczydeł. Była to jedna z pierwszych na świecie maszyn liczących, wykonująca dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Koniec końców komputer pochodzi od angielskiego wyrazu compute, czyli właśnie liczyć. Niestety, maszyna Wilhelma, wykonana z drewna, spłonęła w 1624 roku w czasie wojny 30-letniej i została odtworzona dopiero 35 lat później. W międzyczasie zaś słynny Blaise Pascal zaprojektował urządzenie, które pozwalało dodawać i odejmować. Jego Pascalina powstała w 1645 roku. Nie na darmo Pascal wspomniał, iż przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom przygotowanym. A on dobrze się przygotowywał, albowiem urządzenie potrzebne było jego ojcu, poborcy podatkowemu. Za pierwszego programistę w historii ludzkości uznaje się córkę słynnego poety, Lorda Byrona, autora m.in. Giaura czy poematu Don Juan, a w pewnych kręgach lepiej znanego jako jeden z inspiratorów słynnej powieści Frankenstein. Zacięcie matematyczne Ada Lovelace, o której mowa, zawdzięcza matce. Ta robiła wszystko, by córka nie podążyła romantyczną ścieżką ojca. Dziś podobizna Ady widnieje choćby na hologramach autentyczności produktów Microsoft i pojawiła się w grze Little Big Planet. Zaklinaczka liczb, jak nazywał ją twórca maszyny różnicowej i analitycznej, Charles Babbage, opracowała pierwszy algorytm na urządzenie, które za jej życia nie powstało. Rzeczony Charles Babbage w 1822 roku wymyślił maszynę, która była tak złożona i kosztowna, iż projekt zrealizowano dopiero w XX wieku. W 1837 roku zaprojektował on jeszcze maszynę analityczną, którą można by uznać za pierwszy komputer ogólnego zastosowania, choć napędzany silnikiem parowym. Maszyna analityczna nigdy nie została zbudowana, a szkoda, bo może dzięki niej Ada Lovelace wyszłaby z hazardowych długów, w które popadła, próbując opracować statystyczne zasady zwyciężania w konnych wyścigach.
ikonoskop, rodzaj lampy analizującej. Do przetwarzania obrazu na sygnały elektryczne. Lampa ta składa się z bańki próżniowej, w której znajduje się światłoczuła mozaika. Jest to w istocie płytka mikowa, na której osadzone są cząstki, tak zwane ziarna, srebra pokryte warstwą cezu, dzięki któremu każda z tych cząstek stanowi element fotoelektryczny. Tylna strona płytki mikowej pokryta jest warstwą srebra, stanowiącą elektrodę sygnałową. Lampa ta zawiera również działo elektronowe ustawione pod pewnym kątem w stosunku do powierzchni mozaiki. W lampie tej os optyczny rzutowany na mozaikę wybija z niej elektrony, powodując powstanie równoważnego obrazu potencjałowego. Wybieranie poszczególnych elementów tego obrazu odbywa się za pomocą strumienia elektronów, uzyskiwanego za pomocą działa elektronowego. Historycznie jest to pierwszy w pełni udany przetwornik do kamer telewizji elektronicznej, opracowany około 1930 roku przez Władimira Zworykina. Wynalazek ten wyparł stosowane wcześniej systemy telewizji mechanicznej. Maszyna różnicowa, mechaniczne, automatyczne urządzenie, służące do tworzenia tablic matematycznych dla funkcji wielomianowych. Po raz pierwszy zaproponowane zostało w 1822 roku przez angielskiego matematyka i wynalazcę, Charlesa Babbage'a. W związku ze złożonością projektu oraz zbyt dużymi wymaganiami finansowymi, konstrukcja ta nie została w pełni zrealizowana za życia jej twórcy. Dopiero osiągnięcie w XX wieku dostatecznie zaawansowanego postępu technologicznego pozwoliło na praktyczne zrealizowanie i potwierdzenie pomysłu Babbage'a. Rozwinięciem idei maszyny różnicowej była zaproponowana przez Charlesa Babbage'a maszyna analityczna, będąca mechanicznym odpowiednikiem współczesnych komputerów. W 1854 roku Boole opublikował swoją najważniejszą pracę pod tytułem Badanie praw myślenia, na których oparte są matematyczne teorie logiki i prawdopodobieństwa. Wykazał w niej, jak prawa logiki podane przez Arystotelesa mogą stanowić przedmiot rachunków. George Stibitz, amerykański matematyk i fizyk, pionier techniki komputerowej. W 1937 roku skonstruował binarny sumator elektromechaniczny, w 1939 roku pierwszy na świecie zdalnie sterowany kalkulator elektromechaniczny, w latach 1943-1950 serię elektromechanicznych maszyn liczących wyposażonych w assembler i arytmetykę zmiennoprzecinkową. Autor pierwszego projektu komputera osobistego. Pionier matematycznego modelowania procesów biochemicznych przebiegających w organizmie człowieka. W 1943 roku skonstruował maszynę Bell Labs Model 2, jeden z pierwszych kalkulatorów programowalnych, wyposażony w taśmę papierową. Potem zbudował jeszcze doskonalsze maszyny nazwane Model 3 i Model 4. W 1940 roku Stibitz i jego zespół zbudowali maszynę Model 5. Howard Aiken, inżynier amerykański, profesor,
pionier informatyki. W 1944 roku współtwórca jednej z pierwszych maszyn cyfrowych, komputera Harvard Mark I, opartego na koncepcji maszyny różnicowej Charlesa Babbage'a, który zbudował z myślą o prowadzeniu obliczeń, zwłaszcza w dziedzinie równań różniczkowych. W 1947 roku Aiken ukończył konstrukcję w pełni elektronicznego Mark II, potem pojawiły się wersje Mark III i Mark IV. Znany również z powiedzenia, jedynie 6 elektronicznych maszyn cyfrowych wystarczyłoby do zaspokojenia potrzeb obliczeniowych całych Stanów Zjednoczonych. Powtarza, znany również z powiedzenia, jedynie 6 elektronicznych maszyn cyfrowych wystarczyłoby do zaspokojenia potrzeb obliczeniowych całych Stanów Zjednoczonych. John von Neumann, węgierski matematyk, inżynier chemik, fizyk i informatyk, pracujący głównie w Stanach Zjednoczonych, wniósł znaczący wkład do wielu dziedzin matematyki. W szczególności był głównym twórcą teorii gier, teorii automatów komórkowych i stworzył formalizm matematyczny mechaniki kwantowej. Uczestniczył w projekcie Manhattan. Przyczynił się do rozwoju numerycznych prognoz pogody. Architektura von Neumanna, pierwszy rodzaj architektury komputera, opracowanej przez Johna von Neumanna, Johna Mouchnego oraz Johna Eckerta w 1945 roku. Cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami, co sprawia, że są kodowane w ten sam sposób. W architekturze tej komputer składa się z 4 głównych komponentów. Komponenta numer 1. Pamięć komputerowej przechowującej dane programu oraz instrukcje programu. Każda komórka pamięci ma unikatowy identyfikator nazywany jej adresem jednostki sterującej odpowiedzialnej za pobieranie danych i instrukcji z pamięci oraz ich sekwencyjne przetwarzanie. Komponenta numer 2. Jednostki ATKI arytmetyczno-logicznej odpowiedzialnej za wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych. Komponenta numer 3. Urządzeń wejścia/wyjścia służących do interakcji z operatorem. Komponenta numer 4. Jednostka sterująca wraz z jednostką arytmetyczno-logiczną tworzą proces. System komputerowy von Neumanna nie posiada oddzielnych pamięci do przechowywania danych i instrukcji. Instrukcje, jak i dane są zakodowane w postaci liczb. Bez analizy programu trudno jest to określić, czy dany obszar pamięci zawiera dane czy instrukcje. Wykonywany program może się sam modyfikować, traktując obszar instrukcji jako dane, a po przetworzeniu tych instrukcji, danych, zacząć je wykonywać. Koncepcja internetu. Projekt globalnej sieci komputerów opisał w 1960 roku Lick Klider. Twórcą koncepcji internetu jest Paul Baran, który w 1962 roku opublikował 12-tomową pracę, będącą projektem wytrzymałych, rozponych,
niegwiaździstych, sieci cyfrowych transmisji danych, zdolnych przetrwać przewidywaną wówczas trzecią wojnę światową, wykonanym na zlecenie amerykańskich sił zbrojnych. ARPANET. Historia internetu zaczyna się 29 października 1969, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a wkrótce potem w trzech następnych uniwersytetach zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA, Advanced Research Project Agency, zajmującą się koordynowaniem badań naukowych na potrzeby wojska, pierwszy węzły sieci ARPANET, bezpośredniego przodka dzisiejszego internetu. Eksperyment miał zbadać możliwość zbudowania sieci komputerowej bez wyróżnionego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części. Wszystkie istniejące do tej pory sieci zarządzane były przez jeden główny komputer, którego awaria pozbawiała możliwości pracy całą sieć. Sieć taka nie nadawała się do dowodzenia armią podczas wojny, gdyż główny węzeł sieci byłby pierwszym celem ataku przeciwnika. Postanowiono więc wypróbować zaproponowaną kilka lat wcześniej przez Paula Barana, pracownika RAND Corporation, koncepcję sieci rozproszonej. W ciągu dwóch następnych lat sieć była rozbudowywana, w pracach nad nią brała udział coraz większa liczba naukowców z różnych ośrodków. Trzeba było opracować konkretne aplikacje, umożliwiające wykorzystanie możliwości kooperacyjnych dawanych przez sieć. Jednym z pierwszych zastosowań było zdalne wykonywanie obliczeń na komputerach dużej mocy znajdujących się w innych ośrodkach. W marcu 1989 roku Tim Berners-Lee oraz Robert Cayley złożyli do CERN-u projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web. Miał to być zbiór dokumentów hipertekstowych, który miał ułatwić pracę w CERN-ie. W grudniu 1990 roku Tim Berners-Lee stworzył podstawy HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później została napisana pierwsza graficzna przeglądarka www o nazwie Mosaic. W 1994 roku współtwórca przeglądarki Mosaic, Mark Andre Issensen z University of Illinois założył w Kalifornii firmę Netscape Communication. Wkrótce po ukazaniu się na rynku komercyjnej wersji przeglądarki, firma Netscape wydała zaawansowany Netscape Commerce. Oprócz standardowego udostępniania stron www innym użytkownikom, dawał on możliwość przesyłania danych bezpiecznym połączeniem szyfrowanym. Mogły więc być przesyłane poufne dane, gdyż mogły one być odczytane tylko przez adresowanego odbiorcę. Pozwoliło to stworzyć nowe zastosowania internetu, który zaczął się bardzo gwałtownie rozwijać. Dzisiejsi użytkownicy internetu to wielomiliardowa społeczność, która ciągle się powiększa. Coraz częściej informacje drukowane odsyłają odbiorcę do informacji publikowanych w internecie. Rok 1992. Internet. Przekroczona zostaje liczba milion komputerów w internecie. Rok 1994. Premiera przeglądarki Netscape Navigator. Rok 1995. Premiera przeglądarki Internet Net Explorer. Rok 1995. Powstał eBay. Rok 1997. Powstaje JavaScript. Rok 1997. Zostaje zarejestrowana domena Google.com. Rok 1998. Powstaje spółka Google Incorporated. Rok 2004. Powstaje Skype. Rok 2004. Powstaje Facebook. Rok 2005. Powstaje Lata 2008-2009. Internet. Liczba urządzeń podłączonych do sieci www przekroczyła populację Ziemi. Lata 2008-2009. Internet. Narodziny Internetu Rzeczy. Internet Rzeczy. Internet Rzeczy, również Internet Przedmiotów, angielski Internet of Things, IoT. Koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić,
przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze, urządzenia ubieralne. Opis. Termin został użyty po raz pierwszy przez brytyjskiego przedsiębiorcę i twórcę startupów Kevina Ashtona w 1999 roku. Istnieje także termin Internet Wszechrzeczy, angielski Internet of Everything, IoFi, będący określeniem na sieć ludzi, procesów, danych i rzeczy podłączonych do internetu. Termin ten powstał pierwotnie w firmie Cisco i jest obecnie bardzo często używany zamiennie z terminem Internet Przedmiotów. Powstał także licznik zliczający przybliżoną liczbę elementów internetu. Szacuje się, że w 2020 roku będzie podłączonych do sieci od 25 miliardów do 50 miliardów urządzeń. W 2016 roku wartość rynku IoT szacuje się na 200 miliardów dolarów, a w 2019 roku na 1,3 miliarda dolarów. Internet przedmiotów, czyli rzecz w sieci. Czy już niedługo lodówka wyśle nam maila z informacją, że kończy się mleko, a jogurt wiliowy właśnie się przeterminował? Internet w niedalekiej przyszłości może połączyć nas z domowymi urządzeniami codziennego użytku. Na dodatek sprzęty będą mogły komunikować się ze sobą bez udziału człowieka. Jak działa Internet przedmiotów? Jest to nowe zastosowanie technologii internetowych. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10-15 lat Internet przedmiotów będzie już codziennością. Pralka i zmywarka połączą się między sobą dzięki standardowi RFID, Radio Frequency Identification, technologii otrzymywania i przekazywania informacji drogą bezprzewodową. Opiera się ona na niewielkich układach scalonych wyposażonych w antenę, które mają zdolność do przechowywania wielu informacji na temat przedmiotu lub urządzenia, w których zostały umieszczone, i przekazywania ich na niewielkie odległości. W sektorze rolno-spożywczym, na przykład, RFID pozwala lepiej i szybciej śledzić produkty i uzyskiwać informacje o ich zawartości, składzie chemicznym, poziomie glutenu. Dosłownie o wszystkim. Podobne rozwiązania już znajdują zastosowanie, na przykład w układach, które w czasie rzeczywistym mogą przekazywać kierowcy informacje o ciśnieniu w oponach. Ta nowa technologia zrewolucjonizuje i poszerzy interakcje między ludźmi a przedmiotami. Największą innowację stanowi jednak rozwiązanie pozwalające komunikować się ze sobą urządzeniom i przedmiotom. Najczęściej przytaczanym, praktycznym przykładem jest inteligentna lodówka, która, jeśli odpowiednio ją zaprogramujemy, będzie w stanie wykryć wszelkie produkty, którym mija lub minęła data ważności. Internet przedmiotów przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej transportu i zmniejszenia zanieczyszczeń. Na przykład, technologia ta pozwala na uniknięcie korków poprzez zmianę świateł w miastach, gdy zbyt wiele samochodów stoi na tym samym pasie. Ekologiczna gospodarka jest ściśle związana z nowymi technologiami. Możemy również wykorzystać obecny kryzys finansowy, by rozwijać inne sektory, jak badania, ironia i rozwój. Jeśli chodzi o korzyści dla zdrowia. Teraz lekarze na bieżąco śledzą zmiany w jego chorego, bo układ wszczepiony pod skórę łączy się samoczynnie z szpitalem. W ten sposób można kontrolować wiele objawów i zapobiegać atakom chorób. Technologia RFID odnoszona do inteligentnego etykietowania produktów i dóbr konsumpcyjnych może być wykorzystywana wszędzie oraz że w praktyce jest ona niewidoczna i bezgłośna, wnioskuje w związku z tym. Mamy problemy technologii RFID w zakresie 1. Wpływu fal radiowych na zdrowie. 2. Wpływu chipów i ich recyklingu na środowisko naturalne. 3. Prywatności konsumentów. 4. Obecności inteligentnych chipów w określonym produkcie. 5. Prawa do wyłączenia chipów. Internet przedmiotów posiada znaczny potencjał produkcyjnego, poprawy jakości usług i optymalizacji łańcuchów logistycznych i dystrybucyjnych przedsiębiorstw, zarządzania inwentarzem, tworzenia nowych możliwości dla pracowników i przedsiębiorców.
Co to jest M2M, Machine to Machine, i dlaczego warto się tym interesować? Skróty te odnoszą się do stosunkowo nowego zjawiska i dotyczą platform wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami za pośrednictwem internetu bez udziału człowieka, machine to machine. Oczywiście samo zjawisko wymiany danych pomiędzy urządzeniami jest znane od dawna i wykorzystywane w automatyce przemysłowej czy w telemetrii. Obecnie przewiduje się ogromny wzrost skali tego zjawiska obejmującego rozmaite urządzenia zarówno z segmentu biznesowego, jak i konsumenckiego, których są miliardy na świecie. Wiele firm analitycznych przewiduje duży wzrost wartości tego rynku. M2M staje się coraz bardziej popularny i w najbliższych 10 do 15 latach ma zrewolucjonizować kontakty między osobami i przedmiotami oraz między samymi przedmiotami dzięki coraz częstszemu wykorzystywaniu technologii RFID, identyfikacja radiowa. Jeżeli chodzi o przyszłość, technologia RFID w połączeniu z adresem IP, Internet Protocol, umożliwi utworzenie ogromnej sieci bezprzewodowej przedmiotów. Jeżeli Polska i w tym Akademia Morska w Szczecinie chce objąć pozycję lidera M2M, będzie ona przyjąć proaktywne podejście w tej dziedzinie, zachęcając do prowadzenia badań naukowych i projektów pilotażowych. Katalizatory, które spowodowały eksplozję rozwoju sieci komputerowych. Profesor Evgeny Oczyn,